Jeśli stanąłeś kiedyś przed wyzwaniem zgrania w czasie odświeżania przepływu danych, a następnie zestawu danych i utknąłeś na tym, że można jedynie ustawić co półgodzinne cykle i liczyć na to, że przepływ danych odświeży się o czasie, mam dla Ciebie świetne rozwiązanie. Wystarczy, że przejdziesz do Power Automate, gdzie możesz utworzyć zautomatyzowany przepływ w chmurze. Dam mu nazwę odśwież zestaw danych po przepływie, tak opisowo, i w wyzwalaczach wyszukam pod hasłem Power Query po zakończeniu odświeżenia przepływu danych. Utwórz jako typ grupy, wybieram Workspace, czyli obszar roboczy. Z listy dostępnych wybiorę moje wspólne tabele wymiarów i tam chcę powiedzieć, że po odświeżeniu przepływu danych o nazwie metadane, kolejnym krokiem będzie operacja zwana kontrola i warunek, gdzie chcę sprawdzić, czy stan odświeżania przepływu danych ma wartość sukces. Więc sprawdzam, czy odśwież stan jest równy sukces i jeśli tak, to odśwież mój zestaw danych Power BI w obszarze roboczym Motoraport Production, zestaw danych dataset. W przeciwnym wypadku mógłbyś dodać jakieś powiadomienie o porażce. Ja na ten moment tylko zapiszę. Wrócę do poprzedniej strony, już jest uruchomiony mój przepływ, który od tej pory automatycznie będzie sprawdzał i po odświeżeniu przepływu danych będzie odświeżał nasz zestaw danych.